Mówią wam coś nazwy Dynamit albo Naked Mummy? Tak. Rusza projekt Pumpkin Ale Grodziskie. Bardzo ciekawy, myślę, eksperyment piwa, które będzie pochodną tak naprawdę dwóch różnych stylów, czyli stylu Speciality Beer, czyli tak naprawdę bez żadnych określeń stylowych, czyli piwa dyniowego, Pumpkin Ale. Piwo będzie górnej fermentacji. Piwo z tym, że będę celował w dziesiątkę. Dlatego w dziesiątkę, ponieważ użyję do tego piwa specjalnych drożdży. W pewnym sensie nawet eksperymentalnych, ponieważ one jeszcze nie udowodniły swojej dobrej jakości. Chociaż nie. Ojej. Oczywiście zdobyły pierwsze miejsce. Właściwie piwowar, tak? Na tych drożdżach pierwsze miejsce w festiwalu Birofilia w tym roku, Łukasz Szynkiewicz. Ważył właśnie na tych drożdżach, dokładnie na tych, czyli w drożdżach z fermentu mobile, FM51, Grodzie Dębowe. One są dostępne na razie w sprzedaży w odbiorze osobistym w Sopocie, więc mam po prostu tę możliwość użyć tych drożdży i nie zawaham się tego zrobić. Powiem wam, że one pracują. Owinąłem. O, proszę. Tak wyglądają te drożdże 12 godzin po zadaniu startera. Widać, ruszyły. Nie mam mieszadła, dopiero zamierzam się tego dorobić, więc co jakiś czas będę je mieszał. Owinuję teraz z powrotem egipskie ciemności i pozwolę jeszcze dzisiejszą sobotę oraz niedzielę trochę popracować, żeby je rozmnożyć, no i żeby dostały się w końcu do piwa. Nie chcemy być gorsi, browar dnia też nie będzie gorszy. To jest już moje trzeci sezon z piwem dyniowym. Robiłem już różne eksperymenty. Dlatego teraz, w tym roku, w tym sezonie zrobię piwo dyniowe o gęstości początkowej 10 plato. Użyję, same nowości, użyję drożdży od Filipa Paprowskiego. Czyli drożdży w sumie przeznaczonych do piwa grodziskiego. Ale to są o tyle dobre drożdże, że są neutralne. W piwie grodziskim te drożdże... tam wędzonka brała górę, tak? Drożdże w miarę neutralnie miały wyglądać. Wobec tego mam nadzieję, że drożdże nie zakłócą obrazu piwa, nie wyjdą przed słodowość, dyniowość, lekką przyprawowość, ale zrobią swoje, czyli dadzą jakieś swoje interesujące posmaki. To tak. Za chwilę na waszych oczach będę obrabiał dynię. W Stanach sypie się jako przyprawę pod koniec gotowania. Nie mamy tutaj takiej przyprawy, przyprawę dyniową. Ona się składa z tych trzech przypraw. Czyli z imbiru. No nie, żadnego piwa nie. No właśnie, patrzę co mam. Z cynamonu, imbiru i gałki muszkatołowej. To oczywiście w zeszłym roku powiem wam, że kupiłem na przykład cynamon w laszce, go starłem, imbir też kupiłem świeży, go starłem, gałkę też w moździerzu tam ją rozwaliłem. W tym roku pójdę na łatwiznę i użyję do pieczenia tej dyni około 10 gram tej przyprawy. Dodaję ją pod koniec, pod koniec gotowania oczywiście też, i dam ze 3-4 kosteczki białego cukru kandyzowanego. Będzie wam potrzebne takie narzędzie. To jest taka gałka do lodów. Dosyć dobrze nią się wydłubuje dynię. No to co? Lubię ten dźwięk. Jedziemy, tak? Żegnamy się z naszą dynią. Na plecach dynią. O nie, tej na plecach się nie pozbędziemy. Chcesz mi pomóc? To dawaj krzesełko. Posolka. Jedziemy z dynią.
Danie kroimy na pół, żeby się tam dostać. Ja to zrobię o tak. Robimy faszola piwo dyniowe, wiesz? No tak, ale pół, ale z tej połowy zrobimy zupa z tej piwo. Zupa też ci smakuje? Smakuje. Jakby ktoś nie wiedział, jak dynia wygląda w środku, to oczywiście tak. Teraz tak. Do piwa dyniowego, do zup, czy w ogóle do, generalnie do przypraw, wydłubujemy ten miąższ, on jest zupełnie nieprzydatny i obieramy skórkę. I używamy tak naprawdę tylko tą część. O, tak to wygląda. To co, Pati? Dawaj. Proszę. Proszę jeszcze pokaż tą dynię na plecach. Proszę, gałeczkę i wydłubuj. Wiesz, jak w zeszłym roku. Trzeba się umieć ustawić. Ja może zdejmę aparat, pokażę wam, jak fasolka się odwróciła plecami. I kładź to na tym czarnym kamieniu. Albo rękami. Po prostu zanurz to rękę, widzę, że... Patty. Nie? No i słuchajcie, ja teraz przestanę nagrywać. Generalnie chodzi o to, żeby właśnie wydubać ten miąższ. On będzie zupełnie nieprzydatny. Różnie to oczywiście idzie, Patrycji, ale da radę. I połączymy się, jak już będzie miąższ wydłubany. Dobrze, mamy dynię już wydrążoną, czyli wydrążyliśmy ją mniej więcej do takiego stanu. Nie ma już miąższu, jak widać, tak? Poradziliśmy sobie z Patrycją. Została nam jeszcze skórka. Tą skórkę trzeba po prostu obciąć, pozbyć się jej. Obrać tą dynię. No tutaj Patrycja nie będzie z racji tego, że będę się posługiwał, uczestniczyła, bo będę posługiwał się bardzo ostrym nożem, więc musisz mi wybaczyć, Patrycja. Przecież to jest w ogóle nie ostry nóż, przecież to jest plastik. Ale właśnie on jest bardzo ostry, wiesz. Skórka dyni bardzo ciężko się obiera. Nie jest przyjemna do obierania, może tak. Bardzo mocno się trzyma. Tak, bardzo mocno się trzyma, jest twarda, łamliwa. To nawet tu jest przycięta. Zobaczcie, jak obieram, to właśnie do takiej postaci, tak? Czyli pozbywamy się tej całej skórki i za chwilę znowu się połączymy, żebyście zobaczyli, co dalej z tą dynią trzeba robić. Także wracam do obierania. O, jesteśmy w trakcie oskrobywania, obierania dyni. Nasza przyszła piwowarka walczy z dynią. Powiem wam, że to ma wyglądać w ten sposób. To jest kolejny etap naszego piwa dyniowego. Okazuje się, że dużo łatwiej wpadliśmy tutaj razem na pomysł oskrobać dynię skrobaczką do sera, coś jakimś nożem do sera. Pati, pokaż to. Dużo łatwiej idzie takim przyrządem obrać dynię. Także podpowiadam, gdybyście próbowali, to odradzam nóż, tylko jechanie... Proszę, oddaję. Jechanie po dyni w ten sposób. Tutaj trochę opowiem o tych piwach dyniowych, które robiliśmy też wspólnie z Patrycją rok temu i dwa lata temu. To były wersje, ostatnia, zeszłoroczna była wersją 15 plato. Całkiem niedawno otworzyłem. Oprócz takiego delikatnego gaszu, było czuć nadal dynię. Piwo było co prawda trochę przegazowane. Było takie szczypiące podniebienie. Ale oczywiście bez skazy, także dało się wypić, jeżeli no, nie przeszkadza wam, a nie mogło mi przeszkadzać lekkie przegazowanie piwa. No to spokojnie to można wypić. Te piwa dosyć nerwowo reagują na przechowywanie. Trzeba je spić w miarę świeże. Nie wiem, być może, nie wiem, co jest tego powodem. Czy to właśnie, czy dynia, czy cukier trzcinowy? Ciężko mi powiedzieć. Generalnie otworzyłem dwuletnią IPę.
I oprócz takiego lekkiego, słodkiego alkoholu można było ją spokojnie wypić, co oczywiście zrobiłem. No, Patrycja ma już pół dyni oskrobanej. Piwo bardzo mnie będzie wynik interesował, ponieważ będzie to piwo tak naprawdę w tej całej karierze kolejne piwo eksperymentalne, a myślę, że jestem w tych piwach eksperymentalnych dobrych, czyli niestylowe. Każdy piwowar jest dobry w niestylowych piwach. Dlatego, że porwał mnie styl pracowni, gdzie piłem Amber Ale'a Grodzickiego. Wędzonego. No tutaj oczywiście nie będzie tej wędzonki. Ale będą drożdże, specjalnie przeznaczone do piwa Grodzickiego. No zobaczymy, co te drożdże potrafią. Do sera. Tak, do sera, pobieraczka. Nóż do sera chyba, nie wiem. Czy piwo ruszy? Jak ruszy? Powiem wam, że jestem bardzo zadowolony z Pilsa. Trzeci dzień. Piana coraz lepsza na Instagramie, gdzieś tam na Twitterze. Jak myślicie, się w ogóle zachęcam do tego, żeby oglądać, co się dzieje na portalach społecznościowych z szerokim uwzględnieniem Google Plus, czyli Plus Browar. Tak mnie znajdziecie. Skrótowo bądź Plus Browar Gdynia. Trochę się na Face'a obraziłem, ponieważ kazano mi usunąć tumek.pl na ksywkę i wstawić imię i nazwisko. I zagrożono, że jeżeli jeszcze raz coś zmienię, to moje konto zostanie kompletnie usunięte. I tak się zastanawiam, czy tego nie zrobię. O, Mati tu trochę nabrudziła. Ale nic nie szkodzi, od tego jest kuchnia. Kończymy pobierać dynię. Kończymy obierać dynię. O, takimi ruchami krótkimi. Obieramy skórkę. Ona jest, jak już powiedziałem, nie jest przyjemna, jest raczej twarda, łamliwa, bardzo sztywna. Zresztą sama dynia jest twarda, nie, Pati? Jak dynie osiągną swój, że tak powiem, apogeum sezonu, to razem tutaj, może nawet to wpuścimy na bloga, zrobimy zupę dyniową. Na pieczonej cebulce i marchewce. Mówię wam. Odlot. Kiedy to jeszcze doprawicie, zmielicie mikserem, melakserem, zrobicie taką papkę i na tą papkę dobrze przyprawioną położycie listek zielonej pietruszki jako przyprawy. Na to mówię wam, że udany wieczór z gwiazdami gwarantowany. Jak jeszcze jakaś tam pomarańczowa świeczka z Ikei pachnąca, to miałem na myśli, dlatego mówię z Ikei, bo tam są bardzo tanie te świeczki w miarę, bardzo wydajne, a ja lubię świeczki. Dobra, mamy wobec tego już całą dynię obrobioną, zaraz tutaj ogarnę, posprzątam i pokażę wam, co dalej z tym robić. Tato, ja nie mogę wrócić, pokaż dynię. Dobra, to jest dynia. I to byłem ja. Dynia jest już oskrobana, w miarę jest wszystko opanowane i teraz policzymy, ile tak naprawdę zostało nam tej dyni z 4,5 kg. A więc ważymy. Ta pierwsza część waży 673 gramy. Tara. To jest, nie chcę się wyterować. Ta waży kilo 1074, może to tak? I trzeci kawałek waży 930. Zostało nam, słuchajcie, tyle, czyli odpad jest dosyć spory. Czyli 2,5 kilo i tyle użyjemy tej dyni do... A ta dynia? Już ważyłem. Czyli 2,5 kilo mamy dyni. Ta dynia kosztowała 6,70, także macie jakiś ogląd kosztów. 6,70
2,5 kilo. Teraz tak, bierzemy dynię, wraca do łask nóż numer 1 i zaczynamy kroić paski. Paski kroję, żeby to dosyć szybko się upiekło. A te paski, takie paski kroimy na, o tak wam pokażę, na takie kosteczki, tak? Po czym kosteczki wrzucamy do naczynia. Jeżeli naczynia nie wejdzie, pieczemy na dwa razy albo w dwóch naczyniach. Pamiętajcie o tym, że tą dynię wrzucimy do zacieru. Te zanieczyszczenia jeszcze, ja się ich tutaj pozbędę. Dobra. Typowe piwo owocowe. Mam tu jeszcze melona, ale no, nie użyję. Dynki. To będzie jedno naczynie. Ja je przykryję. Natomiast drugą część dyni upieczemy w drugim naczyniu. Zaraz wstawię piekarnik i po nagrzaniu do 180 stopni na godzinę czasu. Jak za małe kawałki upieczecie, no to być może coś się stać z filtrowaniem, z wysładzeniem, więc radzę ciąć na takie większe, a z drugiej strony ona i tak, się upiecze, a więc splacze je, zmaleje, odda sporo soku. I tak nasza dynia kończy żywot. A właściwie karmę. Zaczyna. Oddaje swoją dobrą karmę. I zaczyna drugie życie. Drugie życie, lepsze życie w złotym napoju wody. Ambrozji. Słuchajcie, no tak, Patrycja, co ty masz? Wsparcie na szkło. Patrzę. Dobra, więc tak to wygląda. No, z racji tego, że nie mam jak postawić tego statywu bliżej, jesteście trochę oddaleni, to jest jedno naczynie żaroodporne, proszę bardzo. Tu jest druga część dyni. I teraz tak. Otwieramy to. Wsypiemy 100 gram, 110 gram. Tylko, że podzielimy to na pół. Wobec tego wsypię tutaj 50. Jest 50 gram. Zgadza się? Równe 50 gram. Wsypię to na dynię. A teraz, jako że potrzebuję rękę, aha, tu jeszcze zrobimy takie niespodzianki w postaci cukru standaryzowanego. Dobra, tak to wygląda. Przepraszam za te... Ja wiem,
to nie wygląda profesjonalnie, ale daje się. Teraz będziemy robić przyprawę. Zmieszamy w proporcjach po 5 gram. Ja może zrobię o tak. Słuchajcie, wiem, że to nie wygląda do końca profesjonalnie w tej chwili, co zrobiłem, ale ręce muszę mieć wolne. Robię przyprawę, po 5 gram sypię cynamonu. Coś mi chyba waga nie działa, nie chcę ruszyć. Dobra. Teraz, przepraszam, nie powiedziałem, nie pokazałem. Teraz imbir. Imbiru nie za dużo, ponieważ jest wysoce szczypiący i może zająć główne skrzypce w całej przyprawie. Także naprawdę ciut. Jak widzicie, waga nadal nic nie wskazuje, czyli nie działa. I gałka muszkatołowa. No, jest taka trochę gorzka wydźwięku, łodygowa. Sypiemy wobec też tego niedużo, ale więcej niż imbiru. Najwięcej, tak żeby zrównoważyć ten słodki cynamon. Rozbijamy to w proszek. Bo jak wam powiedziałem, robiłem to też, że tak powiem, ze świeżych. Słucham, Pati. Co chcesz zrobić? Zatańczyć w tańce. Tańce. Just, co to, jak się nazywało? Just? Just dance. Just dance. Dobrze, zaraz ci włączę. Ok, czyli mamy ciach. Mam tancerkę urodzoną. Tak? No dobrze. Ok, mamy przyprawę, tak to wygląda. I teraz tą przyprawę zadajemy, już się pojawia w kadrze, do dyni. Tą samą przyprawę, ona dzięki temu będzie aromatyczna i taka podobna do dyni Hokkaido. Przydałyby się tu jeszcze takie kasztany jadalne, ale no, nie wydziwiajmy. Drugą część tej przyprawy wsypię do drugiego naczynia. Musi mi wybaczyć hałasy, ponieważ generalnie Patrycja uwielbia tańczyć. No i właśnie sobie włączyła Just Dance 4. Musiałem jej specjalnie ściągnąć kilka utworów, w tym oczywiście Wopam Gangnam Style, gdzie zajęła pierwsze miejsce na jakimś konkursie. Kurczę, i zaczyna się tatuś. Słucham, Pati! No, teraz przyjdę. Dobra, więc teraz tak. Mamy kolejne naczynie. Kładamy tutaj dynię. Drugą część. Odmierzam 50 gram cukru trzcinowego. Patrycja sobie wybiera utwór do tańca. Nie może go chyba włączyć, zaraz się zirytuje pewnie. Jest 50 gram. Przypominam, że łącznie używamy 110. Słucham, Pati. Panie, staj się, nie chcę włączyć. Dobrze, zaraz ci pomogę, tylko tutaj zrobię, dobra? Taką przekładkę zrobimy, słuchajcie. Tak to wygląda. Dobra. Teraz druga część przyprawy. Tej, którą zrobiłem. Przypominam, cynamon, imbir i gałka muszkatałowa. Coś jest w tej piosence, cholera. Czasami ją lubię też słuchać.
Dobra. Mamy wobec tego drugą część. Tak to wygląda. I mamy raz. I dwa. Niestety nie mogę się... Bardzo przepraszam o te przemasiny. To już wam nie przemapiono. Żeby było jasne. To jest pierwsza część dyni. To jest druga część dyni. Teraz tak, nie będę was oczywiście zanudzał tym, żeby nagrać układanie recepty i tak dalej, i tak dalej. Zrobię to tak, 4,5 kg słodu hejlowego i do tego 0,5 kg słodu bursztynowego ze Strzegomia. Ale siarę. Chmiel. Też nie będę chciał, żeby ten chmiel wziął górę nad dynią, wobec tego użyję saz, czyli żatecki czerwynek oraz albo perle, albo jundy. Łomika. Łomika, czyli ten chmiel przeznaczony do piwa grodziskiego. Czyli piwo w pewnym sensie połączenie dwóch piw, tak? Dyniowe, bo będzie dynia, bo będzie pale, ale też grodziskie, bo będą typowe drożdże do piwa grodziskiego. To nie będzie wędzonki, ale to będzie long, czyli ten chmiel przeznaczony do użycia z piwem grodziskim. Co z tego wyniknie? Sorry za zakłócenia, to nie do córka, z córką gorzej niż z żoną, nic się nie da zrobić. A, zapomniałem o cukrze, właśnie tak spojrzałem. Zawsze co roku daję coś nowego, jakiś składnik, wobec tego w tym roku zapiekę dynię. Przypominam, przez godzinę 180 stopni. Kandyzem, białym cukrem kandyzowanym. Mam nadzieję, że słodycz nie będzie porażająca, a owszem mydląca. Odpalam piekarnik, piekę dynię i być może... Nie, no nie będę tego filmował, bez sensu. Zrobię zdjęcie, wrzucę na G+. To tyle. To tyle, jeżeli chodzi o piwo, przygotowywania do piwa dyniowego. Jak widzicie, to nie jest takie proste. Dwa dni przed, minimum 48 godzin trzeba drożdże zrobić. Potem wodnić i tak dalej. Przygotować dynię, zapiec ją, ona musi ostygnąć. Chociaż ja wiem, chyba nie, bo jak się wrzuca do zacieru. A potem jeszcze będzie jutro zacieranie. Pozdrawiam was. Zaraz po picie ruszamy z cyklem piwo dyniowe, czyli pumpkin, ale grodziskie.